Witam, ja jestem Wlocz i widzimy się w kolejnym odcinku z Empire Total War. W tym odcinku myślę, że zdobędziemy Stambuł, jak dobrze pójdzie. W sumie, jak zdobędziemy europejską część Turcji, to można pokój z niej machnąć. Trzeba się tylko jakiś garnizon tutaj. A potem się, myślę, skupimy znowu na Szwecji. Więc trzeba się machniemy tą infrastrukturę jakoś. Tu widzę, że dobrze jest. A tu będzie trzeba coś zrekrutować. No dobra, jedna tura to się nie opłaca. Nie, dobra, chyba się nie zbuntują. Dobra. 50-50, serio? Nice. Dobra, widzę, że chyba zaczynamy od końca tury. Najlepiej. Jeszcze szybkie... A, tu ustawienie armii tutaj. Ci. Austria bije się z Hiszpanią. Okej. A my, jak dobrze pamiętam, mamy wojnę tylko i wyłącznie z Brytanią. Tak. I Szwecją. Oprócz Osmanów oczywiście. A nie, ze Szwecją mamy pokój, dobra. No tak, Norwegia nasza. Dobra. Nie. Nienawidzę wojsk brytyjskich, które się desantują. Myślałem, że na Gibraltar płyną zająć go. Okej. Przyspiesz mi to, bo rok minie, zanim kurde oni się ruszą. Serio, Austriacy. Akurat to, żeby Austriacy teraz przegrywali, w miarę jest tam na rękę, jeśli zdobędziemy tą europejską część Osmanów i Szwecję dokończymy, to będzie nam bardzo na rękę. Stambuł jak zawsze długo myśli, w sensie Osmani, i widzę, że nieprzychylnie nam robią, bo wojska więcej przysyłają. Oj, niedobrze, niedobrze, jeszcze do miasta wrzucili. Aj, karamba. A, czy Rusy tam tą armię ruszyli, czy co tam się stało, halo? Szwedzi, widzę, wielka flota. Dobra, nie wypowiedzieli nam wojny. Genua rozrabia. Jaka flota Genui. Oni walczą z Brytolami, to oby Brytoli zatopili. Dobra, po kolei. O kurde. Pokaż to jeszcze raz. Ty. Wynalazłeś świder. Glebowy. I teraz robisz to. Spoko. To wiem. Mołdawia, Nadrenia, Ukraina. Zobaczmy. Mołdawia, Nadrenia, Ukraina. To jest Nadrenia, tak? Tak. Niech się dzieje wola nieba. Wasza dostojność. W tej chwili. Dobra. Ukraina i Mołdawia jeszcze tylko...
Dobra, podatki działają. Jeszcze więcej nawracanka. Ta, ty machnij to. Kurde, może tu coś trzeba... Nie. Dobra, i Mołdawia, Mołdawia. Czy tutaj coś na Mołdawii można... No islamu trzeba się bardziej pozbyć, żeby chrześcijanie byli większością. Nie jest tak źle. Naprawimy budynek. Rozbudujemy gospodarstwo. Nawet nie będziemy nawracać nic. Rusz tutaj. Tego podreperuj. Kogoś jeszcze? Wszyscy tak to widzę cali chyba. Wasza dostojność. Marsz! Kurde, aż tak bardzo są niezadowoleni. Jedno im spadnie. Jedno im da budynek. Nie no, lecimy na Stambuł. Do broni! Kurde, pustyni nomadzi jacyś i mamy lucy, widzę. Mamy lucy. No tak, bo to już jest okres, kiedy mamy lucy, zostali wchłonięci. Do pewnego stopnia, a raczej są zależni do pewnego stopnia od Osmanów, a potem w pełni tak naprawdę upadają. Dobra. Dla mnie to nie problem. Nie da się dorekrutować? Czy da się dorekrutować? Nie da się. Norwegii też się nie da. Ale mamy pierwsze polskie okręty. Dobra, polska flota potężna. No zbytnio nie jest. Rozkazy przyjęte i zrozumiane. Ale naszą armię za to można. Hop na okręt. Marsz naprzód! Serio, mnie taka bieda, że muszę ich... Dobra, no. Płyń tu. Nie, wy tutaj. Wy tutaj. Przy okazji, Szwedzi. Dobra, a mniejsze kraje jakieś też nie? Kurde. Byle mi Szwedzi teraz nie wywalili wojny. Niby ich tak... Wiecie, no.
Taka polityka firmy, a raczej kraju, że nie mogą nam wjeździć. Dobra, zobaczmy, kto tu jeszcze? Urbański. To ty, dobra. Też przemysł. Dobrze. Okej. Wszystko mamy chyba. Kolejna tura. A miałem z trudziskim Brytole walczył, zapomniałem. A dobra, pierwsze co to teraz sprawdzamy, z kim Brytole walczą. Więcej was nie było? Dobra, Ruscy, decydujcie się, idźcie sobie stąd. Ruscy to przyjęli, Ruscy kontrę robią. Daj, no dobra. Yeah. Mamy lepszą, o wiele od nich armię. Ale mają dużo kawalerii, strasznie. Szczury w klatce. Tak, pani. Chowają się za babskimi spódnicami. Weź na chwilę, tak. Umocnienia tak wyglądały, dobra. Uda ci się te umocnienia ciach-ciach? Nie. Co ci daje to? Nie. Dobra, no to. Tak, pani. Jak już chcesz próbować, udajesz. Super. Dobra, zamieszki wśród robotników niech sobie będą. Oblężenie trwa. Czego? O, proszę, jeszcze chwilę i się to uspokoi. Jeszcze to naprawimy. I nas lubią. Zbudujemy w sumie to. Coś tu nie chce być rozbudowane. Wy w sumie, tak? Możecie być rozbudowani. A to wtedy z regionu mi daje, czy? Tak, z podatków w regionie. Dobra, bo ja muszę ogarnąć to. Tu jest ok, tu jest na maksa. Dobra, tu też jest spoko. Tu będzie teraz w sumie ważne. Tyle. Dobra, wiemy, że tu nie walną.
Wiemy, że to trzeba zdobyć. I najlepiej to teraz. Ale poczekamy, które może będą chcieli wyjść. A może się uda. A tu turę czekamy, żeby ten port zbudować. Dopłyń tu. A i jeszcze jedno możemy, tak? Jesteś odporniejszy, ale masz mniej dział, tak? Ilość dział. To jest... Oni mają tak potwornie beznadziejną celność. Kurde, dobra, trzeba ogarnąć te nauki. Wy robicie... Dobra, po kolei. Magdeburg, tak? Ty robisz to. Zgadza się, wy, ty te. Teraz tak. Marburg. Doskonale. Dobrze. Ty robisz to, to olewamy. Po co nastroje rewolucyjne boostować? Z drugiej strony, jak się nie bierzemy za szybko, ogarniamy, to też nie jest dobrze. Niby długo się czeka, ale opłaca się. Też jeszcze chwila, coś mi nie pasuje. Hajsy. Ale minus jeden żądania reform. Leć to. Dajesz. Będzie dobrze. Chyba. Chyba, że nie będzie dobrze. Będzie dobrze. Jedziemy dalej. Jeszcze w tym odcinku chcę może Stambuł zaatakować. Znowu nie sprawdziłem tych brutoli. Ja się nie dowiem, czy oni płyną na Szwedów, Wenecję, czy gdzie indziej, bo jak płyną na Wenecję, nam mega pasuje, bo może popłyną na Grecję. W sensie, wiecie, tam półwysep Peloponeski, gdzie Wenecja ma włości swoje. Aj, niedobrze przysłali wsparcie. Trzeba było atakować. Teraz będzie jeszcze więcej walki. Dobrze, płyńcie podbić Brytanię, moje ziomki. Dobra, ziomki kurlandczycy płyną na Brytanię. Co? Kto znowu umarł? Teraz pytanie, kim byłeś? Kurwa. Byłeś górnym ministrem. Jeszcze jakby pokazywało, kto umarł.
Serio? A, dobra. Policja po dole, a. To się rozbudowało, to się rozbudowało. To trzeba, żeby tu ogarnąć porządek w końcu. O, już tylko niechęć, niewrogość, dobrze. Teraz tak, Brytania, ty walczysz z Szwecją. Ze Szwecją. Hiszpanią. Bną. Kurlandią, kurde. Weź za taką jeszcze Austrię, kurde. Co oni tu wzięli? Kurde, więcej konnicy. Dobra. Szybciej tą Mołdawię nawracajcie. Dobra, niedługo będzie Lublin. Czy podatki mam wszystko? Tak. Jest taka opcja, żebym ja najpierw tych zaatakował. Świnie, gnijcie w chlebie. Czym mogę służyć? Panie? Dobra, w sumie kontrwywiad. Ja nie miałem tu gdzieś drugiego agenta. Tu jesteś, Zenek. Zenuś. Zenula, lecisz tu. Jakie polecenia, panie? Okej. Teraz jakby to dobrze zrobić? Dobra, i nasza wesoła kompania, nie kompanią handlową, która wesoło popłynie sobie może do Afryki. Albo do Ameryki. W sumie... Są jakieś miejsca handlowe? Nie. Dajesz, może tu nikogo nie będzie. Aż. Tędy, serio. Nie wiem. Czy Austriacy zablokowali? Co? Bo tu to wiem, że można zablokować. Dobra, nie wnikamy. Bitwa o Stambuł może będzie następnym razem, a kurwa w tym będzie Deus Vult po prostu. Taki zobaczycie. Chociaż może... Ja w ogóle... No właśnie.
A co mi tam? Widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie to już wszystko i atakujemy Stambuł. Ejo.